Przez to podejście nie budujesz masy mięśniowej, nie rozwijasz swojej sylwetki. Czyli dlaczego rekompozycja to dla większości osób bardzo zły pomysł. Cześć YouTube, z tej strony Anaboliczny Trener. W dzisiejszym filmie będzie temat rekompozycji, czyli jednoczesne budowanie masy mięśniowej i jednoczesna utrata tkanki tłuszczowej. Czy jest to proces możliwy do realizacji, a przede wszystkim czy jest to proces opłacalny? To, że jest możliwa, wiemy już od jakiegoś czasu. Mimo deficytu energetycznego jesteśmy w stanie budować masę mięśniową, co pokazały liczne badania. Na przykład tutaj mimo 40% deficytu energetycznego, czyli bardzo dużego, bo zazwyczaj na redukcji ma się deficyt około 10-20%, to jest taki optymalny deficyt, uczestnicy zbudowali trochę masy mięśniowej mimo właśnie tak dużego deficytu. Deficyt energii ogranicza budowanie masy mięśniowej poprzez zmniejszenie syntezy protein, najważniejszego procesu prowadzącego do wzrostu mięśni. Jednak mimo to jesteśmy w stanie dobudowywać masy mięśniowej, chociaż dalej to gorsza opcja budowy niż budowanie w nadwyżce energii, kiedy mamy dostateczną ilość niezbędnych substratów. Przyjęło się mówić, że osoby głównie początkujące, mające małą ilość masy mięśniowej, osoby z otyłością, osoby wracające po kontuzji bądź przerwie, będą głównymi beneficjentami tego procesu. Jednak również osoby zaawansowane, średnio zaawansowane, mogą doświadczyć rekompozycji. Na przykład w momencie, kiedy taka osoba trenuje już od paru lat i trenuje dość sumiennie swoją klatkę, swoje barki, swoje ramiona, swoje plecy, ale zaniedbuje mięśnie na przykład brzucha, mięśnie nóg. Wtedy te mięśnie dalej mają dość wysoki potencjał do rozbudowy i tak naprawdę one są początkujące. Wtedy mimo deficytu energetycznego jesteśmy w stanie rozbudowywać właśnie te partie mięśniowe, mimo tego, że jakby ta osoba jest już w pewnym stopniu zaawansowana. Także w takim wypadku rekomp jest jak najbardziej możliwy. Teraz najważniejsze pytanie tego filmu. Czy rekompozycja jest opłacalna? I oczywiście, jak sugeruje tytuł filmu, moim zdaniem nie jest opłacalna. Po pierwsze dlatego, że deficyt ogranicza syntezę protein. Czyli po prostu nieoptymalnie budujemy masę mięśniową. To jest pierwszy powód. Po drugie, trudność procesu. Nadwyżka energetyczna, budowanie masy mięśniowej w nadwyżce jest trudne wbrew obiegowym opiniom, ponieważ należy kontrolować kaloryczność, należy ciężko trenować, ciężej niż na redukcji, żeby coś dobudowywać tej masy mięśniowej, a nie wystarczy po prostu jeść dużo i ciężko trenować. Należy kontrolować kaloryczność, ponieważ zbyt duża nadwyżka energii będzie prowadziła do tego, że więcej odłożymy tkanki tłuszczowej. Z kolei redukcja jest trudna, mamy zwiększone uczucie głodu, jesteśmy bardziej zmęczeni, mamy gorsze samopoczucie itd., itd. Jest dużo negatywnych efektów związanych z redukcją, no co świadczy o tym, że redukcja również jest trudna. Jak połączymy oba te procesy, czyli redukcję i masę, wyjdzie nam rekompozycja, czyli pogorszenie budowania masy mięśniowej, ale jednocześnie te negatywne efekty związane z tymi procesami. W związku z tym no, ona jest trudniejsza niż redukcja czy masa. Jest po prostu ultra trudny. Po trzecie, powolne efekty. Efektów tak naprawdę z tygodnia na tydzień nie widać, ponieważ redukcja tkanki tłuszczowej jest bardzo wolna, mamy bardzo mały deficyt i budowanie siły, budowanie masy mięśniowej też jest bardzo utrudnione, ponieważ nie mamy też tyle siły jak przy nadwyżce energetycznej do rozwijania się na naszych treningach. Więc to jest ponownie trzeci powód, dlaczego rekomp nie będzie zbyt optymalny. Po czwarte, kontrola kalorii jest bardzo utrudniona, ponieważ mamy bardzo mały deficyt, 5-10%, gdzie no, bardzo ciężko jest to kontrolować przez bardzo długi czas, a deficyt w takim wypadku będzie trwał i trwał. Tak? To jest po prostu rekompozycja, która trwa bardzo długo i często, no, tak jak już wspomniałem, nie widać efektów z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, często z miesiąca na miesiąc nie widać, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, ponieważ deficyt jest tak mały. Często osoby decydujące się na rekompozycję doświadczają braku efektów i tak naprawdę mówiąc bardzo kolokwialnie, budzą się z ręką w nocniku, bo okazuje się, że przez cały rok nie zredukowały zbyt dużo tkanki tłuszczowej i też nie zbudowały nic masy mięśniowej. Wyglądają dość podobnie w porównaniu do poprzedniego roku, w porównaniu do tego jakby
po prostu przeprowadziły redukcję tkanki tłuszczowej i później budowały masę mięśniową przez dłuższy czas. Także podsumowując, jeżeli chcesz rozwijać swoją sylwetkę, ja polecam Ci po prostu zredukowanie tkanki tłuszczowej, jeżeli masz oczywiście zbyt dużą ilość tkanki tłuszczowej i nie chcesz pogarszać swojego wyglądu wchodząc na masę, stosując normalny deficyt 10-20%, tak jak już wspomniałem, zredukować przez 2, 3, 4 miesiące nadmiar tkanki tłuszczowej i później przejść na masę z delikatną nadwyżką energii, którą będziesz mógł długofalowo utrzymywać i długoterminowo budować masę mięśniową, ponieważ jeśli chcemy rozbudowywać sylwetkę, to większość czasu powinniśmy spędzać w nadwyżce energii, która jest najoptymalniejsza do budowania masy mięśniowej. Także jeżeli chodzi o ten film, to było tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał i moje argumenty przekonały Was do tego, żeby jednak nie robić rekompozycji, a po prostu przeprowadzić efektywną redukcję i później efektywnie budować masę mięśniową. Także to było tyle. Standardowo łapę zostawiam. Widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.